Cześć, w związku z tym, że ostatnio coraz więcej osób zaczyna pracować zdalnie, natomiast my w branży kryptowalut jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zdalnie cały czas tradujemy, kupujemy, sprzedajemy, czy chociażby w jakiś sposób przechowujemy to, co mamy, w zależności oczywiście od naszej taktyki. Pytanie, czy tak naprawdę robimy to w sposób bezpieczny oraz co można by ewentualnie jeszcze poprawić, aby czuć się pod tym względem bardziej bezpiecznym. Parę słów komentarza z mojej strony właśnie w tym filmie. Jeśli któryś z tych tematów będzie wymagało dodatkowego rozwinięcia, to proszę o taką informację w komentarzach. Na początku może dwa filmy z innych kanałów, które również traktują o bezpieczeństwie. Ja tutaj podejdę do tego trochę innej strony. Po prostu nie będę powielał tego, co już zostało na innych kryptowalutowych kanałach powiedziane. Na kanale Maika Satoshi mamy 12 zasad, które powinieneś znać, zanim zaczniesz przygodę z kryptowalutami. I na kanale, nowym kanale Rekin Biznesu również zabezpiecz swoje kryptowaluty, Windows i Android, ważne informacje i porady. Także ten mój materiał, który teraz oglądacie, słuchacie, jest pewnego rodzaju uzupełnieniem bazującym na moim doświadczeniu w branży IT i bazując na tym, czym na co dzień się zajmuję, w jakich obszarach wiedzy się poruszam. Przede wszystkim może zaczniemy od tego, aby zwrócić uwagę, czy nasz punkt dostępowy do internetu, nasz domowy router Wi-Fi, bo zakładam, że większość z nas z tego właśnie korzysta, jest po prostu zaktualizowany. Warto w tym względzie zalogować się na ten router, sprawdzić, czy są tu jakieś update'y. W tym przypadku widać, że u mnie jest jakiś update do zainstalowania. Warto tutaj trzymać to zaktualizowane, warto sprawdzić od czasu do czasu, czy wszystko pod tym względem tak naprawdę jest w porządku. Aby poznać swój adres routera, będąc na systemie Windows, wystarczy wpisać polecenie tracer i dowolną stronę, podać adres dowolnej strony i w tym momencie pierwszy adres, który nam tutaj wyskoczy, jest to adres naszego routera. Wpisując ten adres w przeglądarkę, powinniśmy zobaczyć nasz właśnie panel, nasz dashboard udostępniony przez nasze urządzenie, które daje nam dostęp do internetu. Także myślę, że warto tutaj zacząć na początku od tego. Kolejna sprawa to warto zastanowić się, czy ten router, czy ten dostęp do tego dashboardu jest nadal zabezpieczony domyślnym hasłem. Myślę, że w 98% przypadków tak właśnie będzie. Ja bym osobiście rozważył i zalecił zmianę tego hasła, przynajmniej nie na domyślne, na jakieś inne, które my zdefiniujemy. Kolejna kwestia to usługa VPN, czyli Virtual Private Network. Warto również z tego skorzystać, tym bardziej, że nie mamy tak naprawdę pewności, jakie dane zbiera o nas nasz dostawca internetu. Bardzo przydatna usługa, chociażby w momencie, kiedy korzystamy z nie swoich sieci Wi-Fi, w nie swoim domu, na przykład gdzieś na dworze czy w parku. Dodatkowo tutaj usługa NordVPN, z której korzystam i którą mogę z czystym sumieniem polecić, umożliwia płatność w postaci kryptowaluty, także również możemy to w sposób w miarę anonimowy kupić i po prostu korzystać. Także również zwracajmy na to uwagę. Kolejna sprawa to przede wszystkim program antywirusowy Firewall. W przypadku Windowsa myślę, że wystarczy uruchomiony i funkcjonujący ten zainstalowany standardowo w systemie program Windows Defender. On w dużym stopniu już pozwala nam czuć się bezpiecznie. Dodatkowo dowolny program antywirusowy. Są wersje darmowe, są wersje płatne, także tutaj poleciłbym odwołać się do testów tego typu oprogramowania, obejrzeć parę filmów na YouTube, czy przeczytać informacje właśnie w internecie i wybrać taki odpowiedni do naszych potrzeb oraz możliwości finansowych. Program antywirusowy Firewall, myślę, że to jest niezbędne oprogramowanie obecnie na każdym komputerze osobistym. Kolejna sprawa, przeglądarka internetowa. Tutaj w tym momencie nie chcę również porównywać i narzucać konkretnego rozwiązania. Ważne, z jakiejkolwiek byśmy nie korzystali, aby była ona po prostu zaktualizowana, aby miała możliwość aktualizowania się, ponieważ bardzo często pojawiają się nowe błędy, są one na bieżąco łatane przez osoby właśnie odpowiedzialne za tą daną przeglądarkę internetową, także niezwykle istotne w mojej opinii jest to, aby mieć ją zaktualizowaną, a to, którą wybrać i dlaczego taką, to już ewentualnie byłby materiał na oddzielny film. Również zwracam uwagę na to, aby poznać takie narzędzia jak Let's Encrypt, z tego względu, że część osób, widząc adres strony internetowej, bardzo często kieruje się tym, że właśnie ta kłódka jest już w pewnym sensie, daje nam poczucie gwarancji, daje nam poczucie bezpieczeństwa. Tak naprawdę ona informuje nas tylko o tym, że połączenie między naszym komputerem a danym serwisem internetowym jest szyfrowane. Natomiast nie wiadomo, co na tym serwisie się dzieje i komu my tak naprawdę te dane udostępniamy, będąc już na serwisie. To, że nikt poza tym właścicielem serwisu nie będzie znał naszych danych, to właśnie gwarantuje ten certyfikat. Ja tutaj wyświetlam stronę Let's Encrypt z tego względu, że jest to dostawca bezpłatnych certyfikatów, z których korzysta na ten moment już naprawdę masa firm, masa rozwiązań. I chcę podkreślić tym to, że tak naprawdę wygenerowanie sobie darmowego certyfikatu zajmuje parę minut. Sam to robię, dostarczając właśnie usługi swoim klientom w postaci serwisów internetowych, gdzie te właśnie serwisy są dostępne poprzez szyfrowany protokół HTTPS właśnie w oparciu o certyfikat pochodzący z witryny Let's Encrypt. Dodatkowo, będąc dalej w kontekście przeglądarki internetowej, przynajmniej kilka z takich rozszerzeń, które są bardzo polecane w zakresie bezpieczeństwa. Pierwsze to uBlock Origin, czyli bloker reklam. On też jest dostępny na szereg najbardziej popularnych obecnie przeglądarek internetowych. Dodatkowo Privacy Badger, czyli bloker tak zwanych trackerów, które pozwalają sieciom reklamowym jednoznacznie nas identyfikować i śledzić poprzez wizyty, jakie dokonujemy na poszczególnych stronach internetowych. Dodatkowo myślę, że warto również rozważyć zainstalowanie dodatku HTTPS Everywhere, który pilnuje, aby wszelkie połączenia już bezpośrednio z odwiedzanych przez nas stron były wykonywane jedynie poprzez szyfrowany protokół właśnie związany z protokołem HTTPS. Kolejna sprawa to przede wszystkim korzystanie bezpieczne z poczty elektronicznej. Tutaj również tylko zasygnalizuję temat, aby nie otwierać poczty, której się nie spodziewamy, tym bardziej jeśli ona ma jakieś załączniki, aby sprawdzać dokładnie, dokąd prowadzą te linki przed kliknięciem. Możemy to zrobić poprzez na przykład najechanie na link i sprawdzenie prawdziwego adresu docelowego, zwykle w lewym dolnym rogu przeglądarki, gdyż sam opis może być po prostu sztuczny. Dużo przestępców używa różnych technik phishingowych, które właśnie korzystają z tego typu słabości. Załączniki, jeszcze raz, nie spodziewamy się poczty, nie otwieramy, zwłaszcza dokumentów typu Office, które mogą zawierać groźne makra. Zwracamy uwagę na to, czy załącznik jest spakowany, czy nie ma przypadkiem zmienionych ikon. Również w kontekście samego systemu operacyjnego, tutaj będąc cały czas w obrębie Windowsa, sugerowałbym wyświetlenie rozszerzeń znanych typów pliku. Program Adobe Reader, również pliki PDF przesyłane w postaci załączników mogą zawierać aktywną zawartość, która również może być niebezpieczna. Dodatkowo różne czcionki, kodowanie znaków również mogą niedoświadczonego użytkownika poczty elektronicznej wprowadzać w błąd, dlatego na to również należy zwrócić uwagę. Tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj jedynie sygnalizuję temat. Jeśli wymaga on rozwinięcia, to proszę o taką informację w komentarzach. Dodatkowa sprawa to komunikatory internetowe typu właśnie Messenger, Telegram, WhatsApp, Signal. Na pewno warto z nich korzystać. Warto tak naprawdę tylko z niektórych z nich. Myślę, że bezpieczniejsze są wersje mobilne. Bardziej ostrożnie podchodziłbym z wersjami właśnie desktopowymi, czyli z wersjami instalowanymi na komputerze. Tutaj również sygnalizuję jedynie temat, aby właśnie w ramach komunikacji ze znajomymi, czy też w komunikacji służbowej, czy też komunikacji z różnymi tak naprawdę przedstawicielami różnych projektów kryptowalutowych, projektów blockchain, używać tych bezpiecznych, szyfrowanych połączeń. Kolejna sprawa to korzystamy z menadżera haseł, tylko i wyłącznie przechowujemy hasła w menadżerze haseł, nie bawimy się w zapamiętywanie, wpisanie na kartkach i tego typu sprawy. Tak naprawdę taką już, powiedzmy sobie, może zaryzykuję takim stwierdzeniem, hardkorową wersją jest właśnie KeePass, który to trzymamy na swoim komputerze. Jest on może trochę trudniejszy w użytkowaniu, jest również zaopatrzony w wersję mobilną. Sam korzystam z tego rozwiązania, gdzie magazynuję swoje hasła, gdzie KeePass generuje mi hasła do danego serwisu i mam pewność, że żadne hasło nie zostanie powtórzone w więcej niż jednym serwisie. Oczywiście można tutaj ustawić poziom skomplikowania danego hasła. Na temat tego również jest szereg porad w internecie. Tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj sygnalizuję temat. Proszę o informację, czy rozwinięcie tego będzie dla Ciebie interesujące. Inna wersja to program One Password. Tutaj wersja oparta w chmurze, wersja łatwiejsza w użytkowaniu niż KeePass. Również dająca tą samą funkcjonalność. Także każdy tutaj w tym zakresie znajdzie coś dla siebie i myślę, że warto poświęcić tą pierwszą godzinę czasu, aby zapoznać się z danym narzędziem, a później w bezpieczny sposób z niego korzystać. Kolejna sprawa to od czasu do czasu zajrzeć na jakiś serwis związany z bezpieczeństwem typu Sekurak, Zaufana Trzecia Strona, czy też Niebezpiecznik. Niektóre te serwisy również prowadzą podcasty bardzo ciekawe, poruszające tematy związane z bezpieczeństwem. Myślę, że od czasu do czasu, kiedy odejdziemy od tej tematyki kryptowalut, technologii blockchain, a zainteresujemy się również tym światem związanym z bezpieczeństwem, w dobie dzisiejszych czasów, w dobie, kiedy zdalna praca zyskuje na popularności, my również gdzieś tam z tyłu głowy to bezpieczeństwo musimy mieć, podobnie jak w chwili obecnej wiemy, że po wyjściu z domu należy zamknąć drzwi. Kolejna sprawa to szyfrowanie dysku. Tutaj polecam projekt VeraCrypt, który służy właśnie nam do szyfrowania zawartości, chociażby przydatne w sytuacji, kiedy ktoś nam ukradnie komputer, urządzenie osobiste. Wtedy nie będzie miał dostępu do naszych danych, ponieważ będą one zaszyfrowane. Dodatkowa sprawa to oczywiście dwuskładnikowe, przynajmniej uwierzytelnianie, czyli 2FA. Tutaj mamy implementację tego rozwiązania w postaci projektu Authy, czy w przypadku popularnego Google Authenticator. Tutaj również myślę, że warto, czy to na dowolnej giełdzie, czy nawet na dowolnym serwisie, z którego korzystamy, jeśli tylko jest taka opcja, zawsze to uruchomić, korzystać z tego 2FA i wygenerować sobie takie kody, czy to przez Google Authenticator, czy poprzez aplikację Authy. One się niewiele różnią między sobą. Oczywiście tutaj też sygnalizuję taką możliwość. Porównanie nie jest tematem tego odcinka. Jeśli już korzystamy z UFA, to mogę dodatkowo polecić rozwiązanie YubiKey, czyli taki sprzętowy multifactor authentication, który gwarantuje nam to, że tak naprawdę jedynie my będziemy w stanie uwierzytelnić się w danym serwisie, ponieważ korzystamy z kluczowego takiego rozwiązania, powiedzmy swego rodzaju szyfratora, który pozwala nas uwierzytelniać na serwisach, które wspierają tego typu technologie. Także to wszystko, jeśli chodzi o takie podstawowe zasady. Proszę o informację, czy któryś z tych tematów wymagają rozwinięcia w kolejnych odcinkach. Jeśli będzie taka potrzeba, z dużą chęcią coś takiego zrealizuję. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Myślę, że bezpieczeństwo jest bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście kryptowalut, kiedy to do czynienia mamy z naszymi finansami, z naszymi środkami, dodatkowo w życiu prywatnym czy w życiu zawodowym również na pewne właśnie tutaj aspekty należy brać pod uwagę. Dziękuję, cześć.